Z pewnością przynajmniej raz w życiu każdy z nas miał problem z zakupionym przez siebie wadliwym towarem lub źle wykonaną usługą. W takich momentach często towarzyszy obawa i niepewność, co można zrobić, aby skutecznie egzekwować swoje prawa i gdzie możemy uzyskać wsparcie. Właśnie w takich sytuacjach można skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów. Czas pandemii to przede wszystkim problemy związane z turystyką i rekreacją. Tutaj klienci najczęściej pytali o możliwość odstąpienia od zawartej umowy, o czas, w jakim będą oczekiwać na zwrot środków, czy mogą wykorzystać zakupione w czasy w terminie późniejszym, ewentualnie czy przysługują im prawa na przykład zamiany wpłaconych zaliczek, na przykład w postaci voucherów w terminie późniejszym. Oczywiście zwroty jak najbardziej im się należą, gdy usługa turystyczna została odwołana. Biura turystyczne proponują klientom vouchery, bo jest to dla nich łatwiejsze rozwiązanie. Niemniej jednak, jeżeli konsument chce i decyduje się, że chce uzyskać środki pieniężne, ma do tego jak najbardziej prawo. Jak to jest w sytuacji, kiedy dokonujemy zakupu w sklepie stacjonarnym? Czy możemy przyjść i oddać ten towar? Bo w wielu sklepach jest tak, że nie przyjmujemy zwrotów. Zgadza się. Więc sklepy stacjonarne mają to do siebie, że jesteśmy w tym sklepie obecni ciałem, że tak powiem. Mamy możliwość dotknięcia towaru i obejrzenia go z każdej strony. I jeżeli na przykład w dniu kolejnym ten towar nam się nie spodoba i jeżeli sprzedawca nie wyrazi chęci przyjęcia go z powrotem, to nie ma takiego zapisu w naszym prawie, żebyśmy go zmusili, żeby przyjął ten zwrot. Także dokonujmy przemyślanych, racjonalnych zakupów, bo potem niestety możemy zostać z rzeczą, która jednak nie jest nam do niczego przydatna. Przez pandemię koronawirusa częściej robimy zakupy w internecie i tutaj może być dla nas duże zaskoczenie, że dostaliśmy zupełnie coś innego niż zamawialiśmy. Co w takiej sytuacji? Przede wszystkim, zanim dokonamy takiego zakupu w internecie, mimo że cena jest atrakcyjna, należy sprawdzić, od kogo to kupujemy, bo później właśnie są różnego rodzaju problemy. Niemniej jednak pamiętajmy, że na odstąpienie od takiej umowy mamy 14 dni. Nie musimy informować przedsiębiorcy, na jakiej podstawie odstępujemy. Wypełniamy formularz i odsyłamy towar. Jeżeli są jakieś oczywiście problemy, to zapraszam do Biura Rzecznika Konsumentów. W swojej pracy zawsze staram się znaleźć konsumentowi taką drogę, żeby jednak do tego sądu nie iść, bo to i niepotrzebny stres, niepotrzebnie wydane pieniądze, więc staram się zawsze znaleźć taką drogę mediacyjną i polubowną. Niemniej jednak myślę, że większość tych problemów, które występuje, to niestety jest z powodu braku naszej wiedzy. Czyli nie wiemy, jaki mamy czas na odstąpienie od umowy, nie wiemy, gdzie ewentualnie szukać pomocy. Więc edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Ile osób do Pani w ciągu roku przychodzi z takimi problemami albo dzwoni? W 2020 roku takich porad było udzielone w granicach 1100. Porównując do roku 2019, ta liczba mniej więcej jest na tym samym poziomie. Przypominamy, że na naszym terenie Rzecznik Konsumentów dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38, pokój numer 4 na parterze. Szczegóły znajdą Państwo pod naszym materiałem na naszym portalu tvsudecka.pl lub na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.